Awe Legiony Sola i chwała z tej strony Hancio, witam was na kolejnym odcinku z Maxa Payna. Prawdopodobnie teraz jesteśmy w śnie Maxa. Nie mam klamki, nie mam nic, mam nielimitowane chyba slow motion. Nie wiem co tutaj się odpierdala. Wow. Co jest? Kurwa, labirynt. Pojebane gówno. Co jest? Kurwa. Więc zapłaczę dziecko, dobra. Można się było tego domyśleć, gdy znaleźliśmy cię śpiącego przy trupie Lupino. Prawdziwy żartowniś z ciebie, co? Co? Michelle spoglądała na mnie ze zdjęcia. Zdjęcia przedstawiały obrazy z dawnych, dobrych czasów. Co nieźle masz, Max, kurwa, najebany w bani. Ja pierdolę. Tak się bawimy. Co tu się odpierda? Aha. Uwielbiam kreskówki, wiesz? O. A najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. No chyba nie. Dobra, widzimy się po cięciu. Dobra. Jesteśmy w tym samym miejscu. Zapiszę sobie. Chyba musimy iść po śladach krwi. A najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. Ale to jest kurwa niewygodne. Ja pierdolę, może przeskakiwać to jeszcze. Ale popierdolone. Kurwa! No zajebie mu! Co za kurwa śmieć, nie potrafi chodzić prosto.
Oddalam się. Twórcy tej gry nie wiem co coś pali. Pierdolone gówno. Pierdol się, Max. Jaki syf. Można ich zadźgać, pokroić, podziurawić. Nie, za pojebane. Wysadzić, spalić, zdezintegrować. Nieważne co im zrobisz, i tak zawsze wstaną. Proszę mi powiedzieć, że to... leżał pamiętnik Michelle. Koniec już. Max, błagam, nie! Dlaczego, Max? Dlaczego? Przepraszam, nie chciałam! Aha. Morderco, zabiłeś ją. W prawdziwym świecie nigdy tak nie jest. O chuj tu chodzi. Przebudziłem się z koszmaru i w koszmarze mózg próbował rozsadzić mi głowę. Max Payne. Masz fajne nazwisko. A zabójca się uśmiechał. Miło cię poznać. Jestem Franki Pałka Niagara. Franki Pałka. Gdy płaczesz, to wylewasz wodospad łez. On miał kij baseballowy, a ja byłem związany. Wkurzanie go było świetnym pomysłem. Śmiech to zdrowie. Spójrz choćby na mnie. Uwielbiam kreskówki. Przemoc w kreskówkach to fascynująca sprawa. No, odpocznijmy chwilę. Muszę się odlać i strzelić piwko w barze. Ale nie martw się, na pewno wrócę. A potem się policzymy. Za przyjemności trzeba płacić, draniu. Wytoczył się z pomieszczenia, zamykając drzwi na klucz. Wszyscy popełniają błędy. Mój nie polegał na wkurzeniu Zbira z pałką. I tak by mnie obił. Błędem było to, że zaufałem dziewczynie z bronią. Bezmyślnie uwziąłem się na pierwszego lepszego wrednego typa, jakiego znalazłem. A powinienem zainteresować się kimś wyżej, głową rodziny Punchinello. Mogłem wściekać się na Monę. Chyba miałem słabość do ładnych buzi. Ale gdy ktoś traktuje twoją głowę kijem baseballowym, to trudno jest nie chować urazy. Zaciągnęli mnie do piwnic hotelu Jacka Lupino. Skopali mnie i pobili. Czułem się jak to krzesło, które właśnie połamałem. Miałem tylko kij Niagary, pomazany moją własną krwią. Dobra. Ja tak jak mówiłem na samym początku, robimy po jednym rozdziale, więc to by było na tyle. Dzięki wielkie i do następnego. Nara.